prize winner is Miss Tatiana Poletskaya. Second prize, Miss Julia Lima. First prize, Szymon Komasa. Pogratulowałem Szymkowi Komasie i pogratulowałem Ewie Płonka. To są Polacy, którzy gdzieś przejmą później w przyszłości nasze miejsce. Miejsce mnie, Piotrka Wyczały, Olki Kurzak. Krzysztof organizuje imprezy już od dłuższego czasu. Mam okazję bywać na nich i są naprawdę są świetne imprezy. It's beautiful because it's so organic. It's like you've got Edyta Kulczak in there and Mariusz Kwiecień and a bunch of fans, and they're all raging and going crazy and singing and having a great, look at that, it's an impromptu concert. You should go and record. Let's do it. To jest bardzo ważne, żeby byli ludzie, którzy będą chcieli cały czas propagować tę muzykę, będą chcieli wierzyć w to, że ta muzyka pomoże nam przetrwać. Kosciuszko Fundacja już propaguje Polskę, a to, co robi w postaci na przykład konkursu, który właśnie się zakończył, i na szczęście zwycięzcą jest Polak. Proszę zwrócić uwagę, że w jury nie było żadnego Polaka, więc to nie jest jakaś tendencja i to, że chcemy w Fundacji Kościuszkowskiej nagrodzić polskie nazwisko. Nie, po prostu Polak był najlepszy. Jest to talent, który się rodzi. Mój udział w tym wydarzeniu i on polega po prostu tylko na tym, żeby wspierać młode talenty i dodawać im otuchy, bo odpoczynki zawsze są trudne. Wydaje mi się, że jest bardzo dobrze, jeżeli są przyjaciele albo są osoby, które komuś dają otuchy, daną osobę po prostu wspierają. To jest najważniejsze, to, żeby tutaj na tych imprezach znalazło się o wiele więcej osób, które będą doceniały, że są Polacy, którzy coś sobą reprezentują, albo chcą coś więcej powiedzieć, albo od siebie dać. Dlatego walczmy o to, dbajmy o to, kupujmy bilety na spektakle, cieszmy się tym, że mamy Polaków, nie tylko w sporcie, ale również i w sztuce.